Cześć, to kolejny odcinek comiesięcznej serii prezentującej najciekawsze wydarzenia na niebie. Za nami czerwiec, o którym lepiej zapomnieć. Przeważała pogoda deszczowa i burzowa. Na szczęście udało nam się odhaczyć jedno z najciekawszych wydarzeń astronomicznych tego roku, dzienne zakrycie Wenus przez Księżyc, które obserwowaliśmy tutaj wspólnie na żywo. Jak co miesiąc wyróżniliście także najpiękniejsze zdjęcia w grupie Astrowiedza. W czerwcowym konkursie zwyciężyła fotografia Drogi Mlecznej z Łapszanki w Tatrach autorstwa Kuby Jurkowskiego. Oprócz tego wyróżniliście także zdjęcia Rafała Szalka oraz Łukasza Sujki. Gratuluję wyróżnionym. Kalendarz astronomiczny Astrolife przekręcamy na drugą stronę i sprawdzamy, co ciekawego przyniesie nam tegoroczny lipiec. Miesiąc rozpoczęliśmy od złączenia komety C2017T2 Pan-STARRS z galaktykami w Psach Gończych oraz koniunkcji dolnej Merkurego ze Słońcem. 2 lipca po zapadnięciu zmroku nad południowym horyzontem zobaczymy spotkanie Księżyca z czerwonym nadolbrzymem Antaresem z konstelacji Skorpiona. 3 lipca kometa C2020F3 Neowise, którą pod koniec czerwca mogliśmy obserwować na zdjęciach z koronografu Soho-LESCO C3, przejdzie przez peryhelium. Jeśli przetrwa bliskie spotkanie z naszą gwiazdą dzienną, to już w drugiej dekadzie lipca pojawi się na nocnym niebie. Kolejnego dnia nasza planeta znajdzie się najdalej od Słońca w 2020 roku. O godzinie 13:34 przejdzie przez punkt aphelium swojej orbity. Jeszcze tego samego dnia wieczorem warto rzucić okiem na wschód niemal pełnego Księżyca na tle konstelacji Strzelca. Nasz naturalny satelita znajdzie się w pełni kilka godzin później, 5 lipca o poranku. Jeszcze bardziej spektakularny wschód naszego kosmicznego towarzysza zaobserwujemy dobę później, kiedy wschodzić będzie w towarzystwie gazowych olbrzymów Jowisza oraz Saturna. Te trzy obiekty zdominują całą noc. O godzinie 23:46 Księżyc znajdzie się najbliżej Jowisza. Posiadacze lornetek 10x50 w polu widzenia dostrzegą oba obiekty oraz Jowiszowe Księżyce. Wprawieni astrofotografowie też nie powinni przegapić takiej okazji na dobre zdjęcia. 9 lipca Wenus, która przybywać będzie na tle gromady Hiady, osiągnie swoją największą jasność podczas porannej widoczności w roku 2020. Powróciła na niebo bardzo szybko po koniunkcji ze Słońcem, bardzo dynamicznie też zmienia się jej faza i odległość od Ziemi. Warto jeszcze rzucić na nią okiem, bo wkrótce się od nas oddali, jej tarcza będzie niewielka, faza mało atrakcyjna, a w kolejnym roku warunki jej widoczności będą po prostu kiepskie. W nocy z 10 na 11 lipca kometa Neowise będzie już obiektem całonocnym, a nad ranem będzie można poszukać jej na tle konstelacji Woźnicy. Znajdzie się w jednej linii z gwiazdami Capellą oraz Mencalinan. 12 lipca nad ranem Księżyc dotrze na nieboskłonie do Marsa, który przebywać będzie w wielorybie. Na 3 miesiące przed opozycją czerwona planeta osiągnie jasność już -0.7 magnitudo, a rosnący rozmiar tarczy powoli pozwala na obserwację coraz większej ilości szczegółów tarczy Marsa w amatorskich teleskopach. Po obserwacji złączenia Marsa z Księżycem skierujcie wzrok na wschód. Tam zobaczycie Wenus, która opuszczając gromadę Hiady, 12 lipca nad ranem znajdzie się najbliżej pomarańczowego oka byka Aldebarana. 13 lipca w opozycji do Słońca znajdzie się największa planetoida pasa planetoid Pallas. Pamiętacie? Kiedyś poszukiwaliśmy jej na żywo. W lipcu odwiedzi Strzałę, Liska oraz Herkulesa. Jest obiektem 10 wielkości gwiazdowej, dostępnym przynajmniej dla dużych lornetek i małych teleskopów. Dzień później w opozycji do Słońca znajdzie się Jowisz, największa planeta naszego Układu. Gazowy olbrzym już jest wyróżniającym się obiektem południowego nieboskłonu. Osiągnie jasność aż -2.8 magnitudo, a rozmiar jego tarczy przekroczy 47 sekund łuku. W momencie opozycji będzie oddalony od nas o 619 milionów kilometrów. Dobę później przez opozycję przejdzie także Pluton. Oczywiście jest dostępny tylko dla posiadaczy dużych teleskopów. 17 lipca, godzinę przed wschodem Słońca, nad wschodnim horyzontem odnajdziemy Księżyc w fazie cienkiego sierpa z widocznym światłem popielatym, jasną Wenus oraz Aldebarana w towarzystwie gromady Hiady. Bardzo fotogeniczne zjawisko. 18 lipca, około 2 godzin po zachodzie Słońca nad północno-zachodnim horyzontem odnajdujemy gwiazdę Talitha, tworzącą jedną z nóg Wielkiej Niedźwiedzicy.
Bardzo blisko niej znajdować się będzie kometa C2020F3 NEOWISE. To będzie chyba najlepsza okazja do szybkiego i sprawnego odnalezienia tej komety i jej obserwacji. O komecie powstał Astroflash, który jest ważnym uzupełnieniem tego odcinka. O jej poczynaniach będę na bieżąco informował również na fanpage'u. Linki w komentarzu pod tym filmem. Gdy już kometa minie gwiazdę i noc będzie zbliżać się ku końcowi, nad północno-wschodnim horyzontem, godzinę przed wschodem Słońca, wyłoni się bardzo cienki sierp Księżyca oraz Merkury. Obiektów najlepiej poszukiwać za pomocą lornetki, ponieważ o tej porze niebo będzie już dość jasne. 20 lipca Księżyc dotrze już do Nowiu. Spotka się ze Słońcem na tle konstelacji Raka. Okres bezksiężycowych nocy przypadnie więc w drugiej połowie miesiąca. Lipcowe nocne niebo jest jednym z najpiękniejszych w roku. Z dala od miejskiego zaświetlenia, w środku nocy, dostrzeżemy wstęgę Drogi Mlecznej w pełnej okazałości, biegnącą od północy, gdzie zauważymy gęstsze obłoki na tle Perseusza i Kasjopei, przez zenit, gdzie znajdują się Cefeusz, Łabędź oraz Lutnia, po południowe rejony nieboskłonu, gdzie dominować będą rozległy Orzeł, Wąż, Tarcza oraz Strzelec. Piękne obszary gwiazdotwórcze, mgławice planetarne czy gromady gwiezdne widoczne w tych rejonach nieba na pewno będą celami naszych spotkań na żywo przy teleskopie, choć jak wiecie, bardzo dużo zależy od pogody. Po zachodniej stronie nieba widoczne będą Wolasz i Herkules. To oznacza, że wiosna jest już za nami, a kiedy spojrzymy na wschód, zobaczymy, że coraz lepiej widoczny jest ogromny Pegas wraz z Andromedą. 21 lipca, czyli tydzień po Jowiszu, w opozycji do Słońca znajdzie się Saturn. Osiągnie wtedy jasność 1/10 w skali magnitudo, rozmiar tarczy 18 sekund łuku oraz pierścieni 43 sekund łuku. Odnajdziemy go bardzo łatwo na tle konstelacji Strzelca, nieco na lewo od Jowisza. Pamiętajcie o tym, że obie planety jeszcze w tym roku zbliżą się do siebie na niebie na bardzo niewielką odległość. Na ten temat również powstał w czerwcu osobny Astroflash. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, link znajdziecie w przypiętym komentarzu pod tym filmem. 22 lipca po południu w maksymalnej elongacji zachodniej znajdzie się Merkury. Przez resztę miesiąca widoczny będzie o poranku, nisko nad północnym wschodem, godzinę przed początkiem dnia. Łatwo będzie go odnaleźć, codziennie prowadząc prostą linię od Aldebarana przez Wenus po sam horyzont. 23 lipca kometa NEOWISE znajdzie się najbliżej Ziemi. Minie naszą planetę w odległości 103 milionów kilometrów. W końcówce miesiąca Księżyc powróci na niebo wieczorne. 25 lipca znajdzie się niedaleko gwiazdy Porima w Pannie, a dzień później minie jasną Spikę. Kolejnego wieczoru zobaczymy go w pierwszej kwadrze na tle konstelacji Wagi, a 29 lipca ponownie w tym miesiącu dotrze do czerwonego Antaresa. Na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, że lipiec będzie miesiącem doskonałej widoczności Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na początku miesiąca jej przeloty nad Polską będą widoczne nad ranem. Jednak pod koniec drugiej dekady lipca stacja widoczna będzie aż czterokrotnie w ciągu jednej nocy. Pod koniec miesiąca widoczna będzie wieczorami. W tym odcinku to wszystko, bardzo dziękuję za obejrzenie i pamiętajcie, by zajrzeć do Astroflasha o komecie NEOWISE. Serdecznie pozdrawiam, cześć!